Szczęść Boże, Julita Przyczka. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Trwa akcja ratownicza w kopalni w Karwinie w Czechach, w której doszło do wybuchu metanu. Ratownicy rozpoczęli wczoraj stawianie tamy pod ziemią, by ugasić pożar. Dopiero po zduszeniu ognia spróbują dotrzeć do ciał 12 polskich górników, które pozostały w strefie wybuchu. Decyzją prezydenta Andrzeja Dudy niedziela będzie dniem żałoby narodowej. Możemy tylko być duchem, modlitwą przy rodzinach i wspomnieć tych, którzy zginęli. No to jest taka rzeczywiście straszliwa tragedia, że właściwie w przeddzień świąt Bożego Narodzenia coś tak dramatyczne wydarzenie no uderza w rodziny. Zginęli polscy górnicy. Jest decyzja podjęta przeze mnie w uzgodnieniu z panem premierem o ogłoszeniu jutro żałoby narodowej w niedzielę. No cóż, no po prostu właściwie można milczeć. Prezydent podkreślał, że ma nadzieję, że pamięć górników zostanie uczczona w całym kraju. Do tej tragedii doszło w czwartek wieczorem. W kopalni Karwina w Czechach doszło do wybuchu metanu. Dopuszczalne stężenie metanu w atmosferze kopalnianej wynosi około 1%. Jeżeli stężenie przekroczy 5%, wtedy mamy do czynienia z wybuchem metanu. Temperatura powietrza sięga wtedy około 1000 stopni Celsjusza. Jeżeli jest stężenie metanu przekroczone do około 9-10%, wtedy mamy dodatkowo pożar. Zapala się gaz, w kopalni węgla zapala się pył węglowy, temperatura dochodzi do 1200-1300 stopni. To jest po prostu jedno wielkie piekło. Pod ziemią pracowało łącznie 23 górników. Zginęło 13, w tym 12 polskich obywateli. Wydobycie górników może potrwać nawet do 2 tygodni. Do chodników wpuszczany jest azot. Akcja ratunkowa nie może być kontynuowana ze względu na istniejące niebezpieczeństwo. Pod ziemią wciąż jest pożar, a to grozi kolejnymi wybuchami. Musimy obniżyć stężenie tego metanu. W tej chwili z tego, co te informacje docierają do nas, to jest metan w zakresie trójkąta wybuchowości. W związku z tym, tak jak mówię, oni zostali, ratownicy, wycofani, ażeby po prostu chronić ich przed ewentualnym kolejnym zagrożeniem, które mogłoby doprowadzić do powtórnego wybuchu. Tuż po świętach odbędzie się dodatkowe posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmą się ustawą dotyczącą cen energii. Jeszcze przed nowym rokiem Sejm zajmie się sprawą cen energii. Znalezienie najlepszych rozwiązań dotyczących cen energii to bardzo ważne zadanie. Bezpieczeństwo budżetów domowych Polaków jest niezmiennie jednym z priorytetów prac parlamentu. Dlatego będziemy pracować jeszcze przed nowym rokiem. Dodatkowe posiedzenie Sejmu odbędzie się 28 grudnia. To będzie jedyny punkt obrad tego dodatkowego posiedzenia Sejmu. Opozycja uważa, że rząd za późno wziął się za rozwiązanie tego problemu. Rząd powinien problem wzrastającej, galopującej podwyżki cen energii powinien rozwiązać wcześniej. Zaspali, nie dali rady i jak zawsze ten rząd jest spóźniony. Wczoraj rozwiązania, które uchronią Polaków przed podwyżką cen energii, przedstawił premier Mateusz Morawiecki. Głównymi mechanizmami, które chciałem tutaj przywołać, są obniżka akcyzy z obecnych 20 zł na 5 zł i to jest mniej o około 2 miliardy złotych w kosztach łącznych dla różnych podmiotów. Drugie zasadnicze źródło to jest opłata przejściowa. Opłata przejściowa zredukowana o 95% dla wszystkich podmiotów również. Dla gospodarstw domowych, dla przedsiębiorców. W sumie te rozwiązania mają przynieść 4 miliardy oszczędności. Jak dodaje premier, rządowi zależy na stabilizacji cen, tak aby samorządy nie mogły podwyższać samowolnie cen energii. Powstanie również Krajowy System Zielonych Inwestycji, który będzie wspierał rozwój energetyczny przedsiębiorstw. Będą mogli się zwrócić właśnie w ramach Krajowego Systemu, żeby uzyskać wsparcie na inwestycje, które będą chcieli prowadzić. I w tym wszystkim będą miały priorytet inwestycje wszystkie, które będą doprowadzały albo do wzrostu efektywności, albo do zmniejszenia emisji. Tymczasem Urząd Regulacji Energetyki wziął pod lupę praktyki spółek energetycznych i złożył zawiadomienie do prokuratury w związku z możliwością manipulacji cenami prądu na towarowej giełdzie energii. Wzrost cen energii, jak się okazuje, nie jest adekwatny do kosztów jej wytworzenia. Wszyscy się tłumaczą,
bo rośnie koszt wytworzenia związany z węglem i CO2, jeżeli odejmiemy te czynniki, ta cena gwałtownie nam wzrosła w ostatnich miesiącach. Coś jest nie tak. Obecnie 70% energii sprzedawanej na rynku zarządzają trzy podmioty państwowe. Jednak w obrocie na giełdzie biorą udział różne podmioty, więc dziś nie można powiedzieć, że odpowiedzialne są wyłącznie przedsiębiorstwa państwowe. Audyt w spółkach energetycznych zleciło już Ministerstwo Energii. Takie zdarzenia, takie zachowania są absolutnie niedopuszczalne. Wiem, że pan minister Tchórzewski już zlecił audyt wszędzie, we wszystkich spółkach. Będzie to bardzo dokładna kontrola. Wysokie ceny energii to jednak pokłosie decyzji rządu premier Ewy Kopacz z 2014 roku, który zgodził się na pakiet klimatyczny. Podatek ekologiczny za emisję dwutlenku węgla jest dużym utrudnieniem dla energetyki. Ten podatek wzrósł w stosunku do roku ubiegłego pięciokrotnie, z 5 euro do 25. Więc tutaj mamy wprost efekt tego działania. To powoduje, że Polska ma wyższe ceny prądu niż choćby Niemcy. Prezydent Andrzej Duda deklaruje, że podpisze ustawy mające wprowadzić maksymalny poziom wzrostu opłaty za użytkowanie wieczyste oraz przepisy mające obniżyć stawki akcyzy za energię elektryczną. Moja rola jest rolą służebną. Przede wszystkim jest rolą służebną wobec polskiego społeczeństwa, w związku z czym jeżeli będą ustawy, które będą pomagały ludziom, które będą powodowały, że ludzie nie zostaną dotknięci jakimiś dodatkowymi obciążeniami, tak jak miałem spotkanie z panem ministrem Tchórzewskim, ministrem energii, właśnie w sprawie tych zapowiadanych wszędzie podwyżek cen energii, o których się mówi, tak, że będzie wielokrotny wzrost. Pan minister mnie uspokajał i zapewniał, że absolutnie tego nie będzie, że prowadzi działania tutaj, które mają temu zapobiec. Jeżeli będzie potrzeba podpisania ustaw, które w związku z tym będą pomagały ludziom, które będą pomagały polskiemu społeczeństwu, które będą powodowały, że ludziom nie będzie się żyło gorzej, że życie nie będzie dla nich trudniejsze, to jestem gotów podpisać takie ustawy w każdej chwili. Bo to są rzeczy ważne i taka jest rola prezydenta, żeby to, co służy ludziom, było realizowane. Resort zdrowia nie sprawdza lekarskich diagnoz, które są podstawą do wykonania tzw. aborcji eugenicznej. O życiu dzieci decyduje medyczny algorytm. Nasz dziennik alarmuje, że pomimo diagnoz o podejrzeniu choroby, są przypadki, że rodzą się zdrowe dzieci. Tak naprawdę nie wiadomo, ile zdrowych dzieci jest pozbawianych życia na podstawie przesłanki eugenicznej obowiązującej w polskim prawodawstwie. Powód? Brak odpowiedniego monitoringu pod tym kątem. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii, nie dokonuje się rutynowo badań histopatologicznych po dokonaniu tzw. aborcji w celu weryfikacji diagnozy będącej podstawą do jej przeprowadzenia. Kontrola poprawności skierowań do wykonania tego morderczego procederu następuje przed jego dokonaniem. Problem w tym, że w okresie prenatalnym uzyskanie stuprocentowej pewności co do stanu dziecka jest trudne lub wręcz niemożliwe do osiągnięcia. Nieinwazyjne badania prenatalne proponowane w ramach NFZ-u opierają się wyłącznie na metodzie statystycznej i dają jedynie obraz prawdopodobieństwa wystąpienia choroby u dziecka. Niestety, liczba tak zwanych legalnych aborcji w Polsce wykazuje tendencję wzrostową. Od 139 w 2000 roku do 1069 w roku ubiegłym. Od marca przyszłego roku emerytury i renty wzrosną. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą waloryzację świadczeń. Wsparcie osób starszych to jeden z celów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Senior Plus, Dostępność Plus czy darmowe leki dla seniorów to tylko niektóre z programów, które mają pomóc stworzyć jak najlepsze warunki do życia i rozwoju dla osób starszych. Od marca przyszłego roku ma nastąpić podwyżka świadczeń. Najniższe emerytury oraz renty wzrosną do 1100 zł. Wszystkie pozostałe świadczenia będą wyższe o co najmniej 70 zł brutto. Po odliczeniu podatku do kieszeni wszystkich emerytów powędruje co najmniej 57 zł. Podpisana przez prezydenta ustawa zakłada też podwyższenie renty z tytułu niezdolności do pracy dla osób całkowicie niezdolnych do pracy do 1100 zł brutto miesięcznie oraz dla osób częściowo niezdolnych
zdolnych do pracy do wysokości 825 zł brutto miesięcznie. Kwota najniższej emerytury oraz renty rodzinnej zostanie podwyższona do 1100 zł brutto miesięcznie, a świadczenie przedemerytalne do ponad 1140 zł brutto miesięcznie. Przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzin Polskich Ofiar Niemieckich Obozów Koncentracyjnych nie zostaną wpuszczeni na tegoroczne uroczystości wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz. Taką decyzję podjęła dyrekcja Muzeum Auschwitz. Podczas 73. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz przedstawicielka Stowarzyszenia Rodzin Polskich Ofiar Niemieckich Obozów Koncentracyjnych Elżbieta Rybarska rozwinęła biało-czerwoną flagę. Muzeum Auschwitz było oburzone tym zachowaniem, twierdząc, że rozwinięcie flagi przeszkadzało zaproszonym gościom. Rodziny ofiar spotkają także sankcje. Muzeum wykluczyło ich ze styczniowych uroczystości rocznicowych. Z przykrością i niedowierzaniem informujemy, że w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy oficjalne pismo z Muzeum Auschwitz, z którego wynika wykluczenie rodzin polskich ofiar z uroczystości rocznicowych w dniu 27 stycznia 2019 roku. Muzeum, czytaj dyrektor Cywiński, ukarało nas tą decyzją za jedną biało-czerwoną flagę, która tak strasznie przeszkadzała na ubiegłorocznej uroczystości. Muzeum Auschwitz nie znosi głosu prawdy, bo prawda oskarża. Prosimy o należyte stanowisko w tej haniebnej dla Polaków sprawie odpowiedzialnych za dyskryminację, poniżanie rodzin polskich ofiar przez Muzeum Auschwitz. Rodziny czekają teraz na reakcję ze strony polskich władz. Wczoraj obchodziliśmy Dzień Pamięci o poległych i zmarłych w misjach i operacjach wojskowych poza granicami państwa. To szczególny dzień, w którym wspominamy wszystkich, którzy oddali swoje życie na służbie. Ci żołnierze byli wierni złożonej przysiędze. Oddali swoje życie za Polskę. Obowiązkiem państwa polskiego jest pamięć o nich. Obowiązkiem państwa polskiego jest wspieranie najbliższych żołnierzy, którzy oddali swoje życie. Z żołnierzami, weteranami i ich rodzinami oraz rodzinami poległych wojskowych spotkała się para prezydencka oraz minister obrony narodowej. O ziemi, niebo, ziemia, wszyscy, wszystkim. Prezydent złożył wszystkim życzenia i połamał się opłatkiem. Chciałem was zapewnić, że będziemy czynili wszystko, żebyście mogli służyć jak najbezpieczniej. Żebyście byli dobrze wyposażeni. Dzień pamięci o poległych i zmarłych w misjach i operacjach wojskowych poza granicami państwa obchodzony jest od 2015 roku. 21 grudnia 2011 w Afganistanie zginęło 5 żołnierzy z 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej. Najmłodszy miał 22 lata, a najstarszy 33. Od 1953 roku w operacjach zagranicznych zginęło 120 polskich wojskowych. A teraz Irlandia i prawo do zabijania na życzenie. Prezydent tego kraju podpisał kontrowersyjną ustawę legalizującą tzw. aborcję. Przyjęta przez irlandzki parlament kontrowersyjna ustawa, pod którą podpis złożył już prezydent, to efekt majowego referendum, w którym 2/3 społeczeństwa opowiedziało się za usunięciem 8 poprawki do konstytucji z 1983 roku, przewidującej równość praw matki oraz dziecka poczętego, a nienarodzonego i zastąpieniem jej zapisem mówiącym, iż przepisy mogą regulować przerywanie ciąży. Według nowo przyjętych przepisów wszystkie placówki medyczne finansowane z funduszy państwa są zobligowane do przeprowadzenia tego morderczego procederu na życzenie do 12 tygodnia ciąży, a w razie jakiegokolwiek zagrożenia życia lub zdrowia matki, czy też ryzyka choroby dziecka, aż do dnia porodu. Przez wiele lat Irlandia była jednym z krajów europejskich, które najmocniej chroniły życie dzieci poczętych. Przepisy dotyczące tzw. aborcji zliberalizowano tam w 2013 roku, wprowadzając możliwość zabicia dziecka poczętego w przypadku szeroko rozumianego zagrożenia życia matki. Wcześniej mieszkańcy tego kraju 5 razy w referendach wyrażali swój sprzeciw wobec wprowadzenia proaborcyjnego prawa. Papież Franciszek odwiedził Benedykta XVI, złożył mu świąteczne życzenia. Watykan opublikował zdjęcia z tego spotkania. Takie wizyty przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocą stały się już tradycją. Papież Franciszek odwiedza swojego poprzednika od 2013 roku, czyli od czasu rezygnacji Benedykta XVI z urzędu papieskiego. Na zdjęciach udostępnionych przez Watykan widać chwilę rozmowy Franciszka i Benedykta XVI w salonie domu Mater Ecclesiae.
Papież Franciszek złożył życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia swojemu poprzednikowi na stolicy Piotrowej. W kwietniu emerytowany biskup Rzymu Benedykt XVI skończył 91 lat. Mieszka w klasztorze na terenie ogrodów watykańskich oddany kontemplacji i modlitwie. Benedykta XVI wkrótce odwiedzi jego brat, ksiądz Georg Ratzinger, który zatrzyma się u niego około 2 tygodni. Ze swym bratem ksiądz Ratzinger, mieszkający na stałe w Ratyzbonie, będzie świętować 15 stycznia swe 95. urodziny. Tym miłym akcentem kończymy to wydanie informacji dnia. Dziękuję Państwu za uwagę, życząc dobrego popołudnia. Z Panem Bogiem.